Dziennikarka prasowa i telewizyjna, autorka książek i specjalistka w dziedzinie zdrowia i urody, Katarzyna Bosacka, zainaugurowała Policki Tydzień Bibliotek. 8 maja w Bibliotece Nowej przy ulicy Bankowej odbyło się spotkanie z Katarzyną Bosacką, polonistką, propagatorką zdrowego odżywiania i świadomej konsumpcji. No, okazuje się, że polonistyka to rzeczywiście był taki kawał dobrej wiedzy, ale moją pasją było gotowanie. Ja nauczyłam się gotować, jak miałam, nie pamiętam, 12-11 lat. W moim domu zawsze coś się gotowało, coś bulgotało, coś pachniało. Mój ojciec gotował, moja mama gotowała. Katarzyna Bosacka jest laureatką wielu nagród, między innymi kryształowego pióra za materiał poświęcony profilaktyce nadciśnienia i chorób serca. Otrzymała również laur ekoprzyjaźni za zasługi na rzecz edukacji ekologicznej i prozdrowotnej w Polsce. Mamy niesamowite tradycje kulinarne. Zup, dostępność niesamowita. Także nasza kuchnia jest bardzo różnorodna. Jedno, co trzeba zrobić na pewno, to trzeba ją odtłuścić. To znaczy powiedzieć rzeczywiście tym wszystkim zasmażkom, tym ciężkim bekonom, sosom nie. Katarzyna Bosacka ma 4 dzieci, napisała 8 książek, między innymi o tym, jak zdrowo wychowywać potomstwo. Owoców, uwaga, powinna być tylko 1/4. Czyli te, które są słodkie, przerzucamy na rano, czyli jemy do południa. Do południa zajadamy się truskawkami, czereśniami, śliwkami, tymi owocami, które dają nam energię na szybko i którą spalimy w ciągu dnia. Pozostałe posiłki powinny być wzbogacone głównie warzywami. Warzywa to jest jedyna grupa produktów, które możemy jeść bez ograniczeń. Poza strączkowymi, ze względów towarzyskich, ale również ze względów takich, że one mają rzeczywiście są wysokokaloryczne, mają sporo białka. W czasie spotkania dziennikarka zachęcała do zdrowego trybu życia, do aktywności i czytania etykiet, w szczególności do spożywania chleba razowego i kaszy. Jeść mniej ziemniaków na korzyść kasz na przykład, które są bardzo wartościowe, bardzo poprawiają trawienie i mają mnóstwo witaminy B i składników mineralnych. Zainteresowanie spotkaniem z Katarzyną Bosacką było spore. Uczestniczyło w nim ponad 80 osób. Wizyta dziennikarki zainaugurowała Policki Tydzień Bibliotek, który potrwa do 15 maja. Tego dnia o godzinie 9 na Placu Chrobrego odbędzie się literacki szum przy fontannie, czyli głośne czytanie książek przez dzieci i dorosłych. Program Tygodnia Bibliotek dostępny jest na stronie www.bibliotekapolice.pl.